24 września, w piątek, o godzinie 22 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Lechem Kaczyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. A teraz konkretnie z panem prezesem Lechem Kaczyńskim. Witamy serdecznie w studio. Nieco wcześniej niż zwykle i proszę się nie przyzwyczajać, bo za tydzień spotkanie z burmistrzem Śródmieścia Janem Rutkiewiczem będzie później niż zwykle, około godziny 23.30. Jakieś ruchy w naszej ramówce, także z góry przepraszamy za zmiany, ale a teraz konkretnie ma zamiar się utrzymać również w nowej sytuacji. W nowej sytuacji witamy w naszym studio prezesa Najwyższej Izby Kontroli i od razu pytanie. Kto wywołał wojnę na górze? Czy bezpośrednio wojnę na górze? Znaczy hasło to rzucił obecny prezydent, ówczesny przewodniczący związku Lech Wałęsa. Wielokrotnie publicznie mówiłem, że o ile powołanie porozumienia centrum to była inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego i moja, tego się nie wypieram i uważam, że to była dobra inicjatywa, to hasło wojny na górze pochodzi osobiście od Lecha Wałęsy. Znaczy ja nie wiem, czy on dokładnie Lech Wałęsa to wymyślił, chociaż domyślam się, że tak. Padło imię pana Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście mowa o słynnych Kaczorach, o Jarosławie i Lechu Kaczyńskim. Dwa zdania. Rocznik 49, to dotyczy ich obydwu. Prawnicy, to dotyczy ich obydwu. Doktor habilitowany, przepraszam, to już dotyczy Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński jest poza tym specjalistą od prawa pracy. W ciągu ostatniej kilku lat był posłem, był najpierw senatorem, potem posłem na Sejm, pełnił ważne funkcje publiczne, funkcje ministra stanu w Kancelarii Prezydenta. Wcześniej był wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej Solidarności, kandydował na przewodniczącego Solidarności i w tej chwili od roku chyba, od ponad roku jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Panie prezesie, panie niedawny pośle, kim pan właściwie jest? Politykiem czy funkcjonariuszem publicznym? Kim się pan czuje? Znaczy, na pewnym poziomie, jeżeli chodzi o zajmowane stanowisko, każdy funkcjonariusz publiczny jest do jakiegoś stopnia politykiem. I ja to stanowisko objąłem przeszło półtora roku temu jako polityk. Zostałem wybierany, będąc posłem na Sejm, będąc przewodniczącym jednej z komisji sejmowej i chyba wtedy nie ulegało wątpliwości, że należy do działaczy politycznych, no właśnie, a wcześniej związkowych. Najwyższa Izba Kontroli to nie jest jeden z tych urzędów, który od polityki powinien być wolny, który powinien być bezstronnym arbitrem. Tak, powinien być wolny w tym stopniu, w którym w dzisiejszej Polsce jest to możliwe. Najwyższa Izba Kontroli ma szerokie dość kompetencje. Kontroluje procesy, które z istoty rzeczy mają charakter stricte polityczny. Przecież jeżeli na przykład kontrolujemy proces prywatyzacji, to jest proces nie tylko o olbrzymim znaczeniu ekonomicznym, ale także o olbrzymim znaczeniu społecznym. To jest walka o własność. Jedni stają się właścicielami na wielką skalę i to za, powiedzmy, pieniądze, które nie mogą w każdym przypadku odpowiadać rzeczywistej wartości nabytego podmiotu gospodarczego, raczej nadbytego przedsiębiorstwa, powiedzmy. I ktoś, kto wygrał tego rodzaju konkurencji, staje się niejednokrotnie od razu członkiem nie tyle klasy średniej, co wyższej klasy społecznej. Więc to jest też proces kształtowania nowej struktury społecznej. Organ, który to kontroluje, w jakimś tam zakresie w istocie jest polityczny. Natomiast problem ten, który pan redaktor stawia, sprowadza się w istocie do czego? Do tego, czy kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli jest obiektywne zarówno w wyborze tematów kontroli, jak i w opracowywaniu wyników kontroli i w końcu prezentowaniu ich opinii publicznej, czy też nie jest. A to nie zależy od tego, czy na czele Izby stoi polityk, czy nie polityk, tylko czy stoi osoba, która ma taką wolę, czy też jej nie ma.
mówimy o Najwyższej Izbie Kontroli, dotknijmy przeszłości. Pełnił pan funkcję ministra stanu w Kancelarii Prezydenta, zajmował się pan sprawami obronności. Dlaczego przestał pełnić pan tę funkcję? No to była sprawa chyba publicznie znana. Wiadomo, że narastały różnice zdań między nami, czy moim bratem, mną, Porozumieniem Centrum, a prezydentem, że były w Kancelarii Prezydenta osoby, które bardzo energicznie dążyły do tego, żeby wszyscy dawni współpracownicy prezydenta, a ja nim przez wiele lat byłem, odeszli, począwszy od, powiedzmy sobie, pracownic sekretariatu, aż po współpracowników czysto politycznych. No i w końcu października 91 roku przyszedł czas i na nas pod tym względem, przy czym nie jest prawdą, jakoby nas wyrzucono. Myśmy złożyli rezygnację, to po pierwsze, i w przypadku mojego brata ta rezygnacja została przyjęta po licznych... Spodziewa się pan jeszcze długo być prezesem Najwyższej Izby Kontroli? Proszę pana, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, ale warto też skończyć. Nie, proszę pana, nie złożę rezygnacji. Dziękuję. Sejm ma uprawnienia. Pierwszy telewizor 20 79 11, 20 57 53. Witamy. Dobry wieczór. Mam pytanie, panie prezesie. Wszystkie ustalenia ostatnie, szczególnie takie słynne, jak dotyczące afera Proxy, która prawie przez rok była wałkowana w Sejmie, i inne ustalenia dotyczące prywatyzacji, zostały w tej chwili umorzone przez prokuraturę. Podnoszone jest to, że to były ustalenia o charakterze czysto politycznym. I że właściwie pana działalność, mimo że jak to powiedział pan dr Kijowski, powinna mieć charakter obiektywny, jest po prostu określona politycznie przede wszystkim. Co pan o tym sądzi? Mówiąc najkrócej, że to nieprawda. Jeżeli chodzi o sprawę Proxy, czy sprawę Warty, która jest najczęściej, w szczególności przez tygodnik, nie jest wymieniona razem, to w obydwu tych sprawach jestem najgłębiej przekonany, że prokuratura tych spraw nie powinna umorzyć. A skądinąd umarza 6 spraw na 7 skierowanych do niej przez Najwyższą Izbę Kontroli, czyli to nie jest żaden wyjątek. Sprawa Proxy istotnie była związana pośrednio z osobą, która pełniła przez krótki czas funkcję ministra. Sprawa Warty akurat bezpośrednio nie była z takimi osobami związane, znaczy w sposób taki zupełnie bezpośredni nie była, bo oczywiście, że są osoby, które na przykład z ramienia Ministerstwa Finansów nadzorują ubezpieczenia gospodarcze. I w obydwu tych sprawach myśmy po prostu się niejako zderzyli z bardzo silnymi grupami nacisku, które potrafiły tutaj przeprowadzić swoje interesy. No to oczywiście tym interesem było to, aby nie doszło do spraw sądowych, już nie mówiąc o ewentualnych wyrokach skazujących. Natomiast jestem najgłębiej przekonany, że w obydwu przypadkach istnieją obiektywne przesłanki. I założenie, że akurat prokuratura pod tym względem jest obiektywna, jest niestety założeniem całkowicie fałszywym. No. Pytanie telefoniczne sprowadziło nas w temat afer. Ja nie mogę zapomnieć, kiedy po 1968 roku szefem NIK-u zostawał Mieczysław Moczar. Mówiono, że odtąd będzie on miał haka na wszystkich swoich wrogów i przyjaciół. Czy pan w tym momencie ma to samo poczucie, że już wie pan wszystko dobre i złe i o komunistach, i o naszych przyjaciołach z Solidarności? Więc proszę pana, oczywiście, że nie mam tego rodzaju poczucia. Po drugie, niestety za pomocą NIK-u na ogół się wie rzeczy złe, a nie dobre. Dobre to ja sam wiem, nie muszę być do tego prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Po drugie, nie jest prawdą, jakoby wszystkie nazwiska czołowych polityków, albo nawet ich znacząca ilość, pojawiały się w raportach Najwyższej Izby Kontroli. A jaki procent? Nieprawda. Nigdy tego procentu nie liczyłem, natomiast jest to wyraźna mniejszość, a nie większość. To trzeba sobie jasno powiedzieć. A po trzecie, jak Moczar został nie po 68, tylko w 71 roku szefem Najwyższej Izby Kontroli, to mówiono wtedy, kiedy Moczar został nikiem. Kiedy Moczar został nikiem, następny telefon do pana Kaczyńskiego. Dobry wieczór, panie prezesie. Chciałbym panu zadać następujące pytanie. Czy sprawy, które w tej chwili pan prowadzi i skierował pan do prokuratury, czy w tych sprawach
są zamieszane osoby, które aktualnie będą posłami czy też senatorami. Dziękuję bardzo. Oczywiście ja konkretnie panu na to pytanie nie odpowiem, znaczy nie wymienię żadnych nazwisk, ale tak, tak jest. Dziękuję. Dotknęliśmy problemu rodzaju kontroli. Chciałbym jeszcze zapytać, jakiego typu sprawy kontroluje NIK? Wiem, że na przykład bardzo długo wszelkie problemy samorządowe zgłaszane do NIK-u nie były przez NIK rozpatrywane. Mówiono, że to jest w gestii tak zwanych regionalnych izb obrachunkowych. Na czym polega ta różnica? Znaczy, po prostu ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli nie przewiduje, by samorząd mógł być przedmiotem naszej kontroli, chyba że to są tak zwane funkcje zlecone, czyli ten zakres działań samorządu terytorialnego, który polega na wykonywaniu funkcji administracji rządowej. To są dwa tytuły prawne do tego i w tym zakresie możemy kontrolować i kontrolujemy. Ba, nawet jest taki ogólny temat, wykonywanie funkcji zleconych, bo tak to się określa przez organy samorządu terytorialnego. Natomiast to nie o to chodzi, czy to jest kompetencja Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy nie. Istotne jest z naszego punktu widzenia to, że my nie mamy tutaj kompetencji. Nie możemy mieć, skoro ustawa pochodzi ciągle z października 1980 roku i nie było wtedy samorządu terytorialnego. No właśnie, i dotknęliśmy problemu ustaw. Był pan senatorem, był pan posłem i spędził pan w sumie w tym budynku pełną kadencję, pozostawiając państwo praktycznie bez ustaw, pozostawiając bez ustaw dotyczących, bez ustawy zasadniczej po pierwsze, bez ustaw zabezpieczających państwo przed przelotnymi humorami czy niezadowoleniami elektoratu. Moje pytanie, jako do prawnika, czy istnieje jakiś sposób zabezpieczenia państwa przed tym, żeby kolejny parlament nie wprowadzał nam kolejnej konstytucji, nie zmieniał nam co 5 minut naczelnych organów państwowych, czy też tak po prostu powinno być pana zdaniem? Ona po pierwsze takich mechanizmów, które by do końca przed tym zabezpieczały, nie ma. To trzeba jasno powiedzieć. Są mechanizmy, które to utrudniają. Poza tym nie bardzo przyjmuję zarzut, że pozostawiłem Polskę bez czegoś. Byłem jednym z 100 senatorów, jednym z 460 posłów. To może być zarzut postawiony parlamentowi w 10. kadencji, 1. kadencji. W ogóle, w ogólności, a nie poszczególnym osobom, które tam zasiadały. Poza tym ja sądzę, że to jest zarzut nie do końca prawdziwy. Nie zrobiono wielu rzeczy, to prawda, ale jednak nie mało zrobiono. I jeden i drugi parlament to były parlamenty no jednak pracowite. Popełniono wiele błędów, popełniono wiele naiwności, że można popełnić naiwność. Znaczy uczyniono wiele rzeczy, które wynikają z naiwności. To jest prawda. Natomiast zagrały interesy w wielu przypadkach i to interesy, których większość sejmowa sobie nie uświadomiała, znaczy przekonano ją do tego, że to, co robi, jest dobre. Natomiast polityk poniósł pan klęskę, przegrał pan wybory do parlamentu, podobnie jak większość ludzi z prawicy. Czy ma pan o to pretensje do społeczeństwa, czy do siebie i do swoich kolegów polityków? Proszę pana, trudno jako aby polityk miał pretensje do społeczeństwa. Natomiast po pierwsze ponieśliśmy porażkę, istotną porażkę, to nie ulega wątpliwości. Nie nazwałbym tego jeszcze klęską. Szczególnie, że w Polsce sytuacja się szybko zmienia. Ktoś by powiedział przed 4 laty, że partia postkomunistyczna będzie najsilniejszym w Polsce ugrupowaniem parlamentarnym. Już za 4 lata. To rzecz pierwsza. Po drugie, ja na pewno mam pretensje do tej szeroko, tej formacji centro i prawicowej, bo ja tutaj chciałbym tym również objąć te formacje, których dominują przekonania centrowe. Ja sam mam też raczej takie przekonanie. O to, że nie doszło do większego stopnia integracji. Dlaczego nie doszło i co należy zrobić w tej chwili?
Teraz to należy robić to, co moje ugrupowanie usiłuje robić i w pewnym zakresie usiłowało to robić i wcześniej. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest pytanie ani do lidera PC, ani do mnie, ani do innych przywódców PC, dlaczego nie doszło do porozumienia z partią Jana Olszewskiego. Między warunkami, które myśmy im proponowali, a wynikami wyborów, obydwie partie poniosły porażkę, to nie ulega wątpliwości, ale zdobyliśmy zdecydowanie więcej głosów. Lider PC zdobył zdecydowanie więcej głosów w Warszawie. W każdym razie istotnie więcej niż lider RDR-u, a mimo wszystko to lider RDR-u miał być pierwszy na liście. Podział pierwszych miejsc między nami według naszych propozycji miał być równy. Inaczej mówiąc, myśmy dawali, wziąwszy pod uwagę, że realny układ sił, wyraźne preferencje swoim partnerom. No i to nie dało żadnych rezultatów, czyli ja muszę powiedzieć, że ja bym był za tym, żeby dzisiaj o tym zapomnieć i się jednoczyć, ale ja nie widzę po naszej stronie w tym zakresie żadnej winy. Natomiast to, że nie udało się to, co było planem mojego brata, również moim, w latach 89-90, a mianowicie, żeby powstały dwie formacje postsolidarnościowe. Jedna formacja o charakterze, no, umiarkowanie lewicowym, czy centrolewicowym, można powiedzieć. Formacja, której odpowiadał mniej więcej ROAD, nie tyle Unia Demokratyczna, co ROAD, a z drugiej strony formacja o charakterze centrowym, ewentualnie również umiarkowanie prawicowym. I te dwie partie, według tego, co nam się wydawało realne, by no, dominowały w naszym życiu politycznym, oczywiście między sobą konkurując, nawet ostro. Wrócimy do tematu. Udało. Mamy kolejnego telewidza na fonii. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Jaki wpływ miała działalność, zaangażowanie w zasadzie różnych działaczy Porozumienia Centrum w działalność, organizację różnych spółek na decyzję Najwyższej Izby Kontroli? Króciutki przykład. Firma Reflex, prowadzona przez pana Madejskiego, biznesmena 91 roku, zadłużenie wobec Skarbu Państwa firm polskich ponad 100 miliardów złotych. Kiedy my, wierzyciele, złożyliśmy skargę do Najwyższej Izby Kontroli, otrzymaliśmy na piśmie odpowiedź, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest zainteresowana kontrolą takiej właśnie firmy. Natomiast w obecnej chwili zakończone jest śledztwo prowadzone przez prokuratora Warszawa Ochota i prowadzone jest postępowanie przez prokuraturę wojewódzką. W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli nie jest, zdaje się, zainteresowana wykrywaniem właśnie przestępstw gospodarczych na ogromną skalę, bo jest to przemyślane działanie, zresztą kapitał bez przerwy wypływa z Polski. Proszę panią, przede wszystkim, skąd pani wie? Ja w ogóle pierwszy raz i tej firmie słyszę i o tym wniosku państwa. No jest oczywiste, że wszystkie wnioski, które jest 6,5 tysiąca w roku o kontrolę, do mnie nie dochodziły. To jest w ogóle, jak rozumiem, firma prywatna. Poza tym jedna rzecz, proszę panią, która wygląda mi tutaj z pani strony już na prowokację. Ja w ogóle nie wiem o jakichkolwiek powiązaniach tej firmy z PC. Pierwszy raz w życiu słyszę o panu Madejskim. Jacy to działacze Porozumienia Centrum są związani z tego rodzaju spółką? Bo chciałem pani zapytać. No. Dlatego, bo raz jeszcze powtarzam, w tej chwili po raz pierwszy w życiu słyszę o jakiejś firmie Reflex. Pierwszy raz słyszę o wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli tej firmy, co zresztą byłoby niezwykle trudne, ponieważ sektor prywatny nie jest objęty kontrolą NIK-u. Znaczy, no krótko mówiąc, sytuacja wygląda w ten sposób, że my byśmy co najwyżej mogli kontrolować działalność organów skarbowych, jeżeli chodzi o ściąganie podatków od tej firmy. Ale powtarzam, nigdy o tym nie słyszałem i ja słyszałem tysiące bzdur na temat PC, swojego brata i swoich, jeżeli chodzi o własność, którą rzekomo posiadamy. Otóż chciałem tutaj oświadczyć, ani mój brat, ani ja nie mam ani sami, ani poprzez osoby podstawione, ani z rodziny, ani poza rodziny jakiejkolwiek udziałów, własności, ziemi, fabryk czy czegokolwiek więcej. Tym niemniej zrozumiałem z tej rozmowy, że jeżeli prezes NIK-u jest jednocześnie członkiem partii, to naraża się w tym momencie na insynuacje.
bardziej lub mniej uzasadnione. Stąd moje pytanie, które funkcje pańskim zdaniem powinny być zupełnie od tej politycznej gry odłączone, a być może nawet od doraźnej koniunktury parlamentarnej? Jest Rzecznik Praw Obywatelskich, jest prezes banku, jest Naczelna Izba Kontroli. Przyznam, że sam zaczynam się gubić w tej jakby strukturze hierarchicznych instytucji około parlamentarnych. Więc jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, bez wątpienia powinien. Tyle tylko, proszę pana, że to powinno być realne fakty, a nie fakty jedynie o charakterze prawnym. Ja na przykład uważam, że najgroźniejszą jest tego rodzaju sytuacja, w której ktoś jest formalnie apolityczny, natomiast w rzeczywistości na przykład pozostaje pod głębokim urokiem pewnego czołowego polityka i dzwoni do niego dwa razy na tydzień, słuchając instrukcji. To jest sytuacja najgorsza ze wszystkich, jakie mogą się zdarzyć. I ja się obawiam, ja tutaj nie będę podawał przykładów, bo są to rzeczy, o których w Radzie wiem, ale ich nigdy nie udowodnię, że z takimi przypadkami w Polsce do czynienia mamy. I powtarzam, to jest największe niebezpieczeństwo. Ja wolę już słuchać insynuacji, ja zresztą słuchałem o tym, co mam, no to w ogóle, co ma ewentualnie mój brat, takie bzdury, o których by można było osiwieć w ciągu pół godziny. A raz jeszcze powtarzam, ani mój brat jeszcze tym bardziej niż ja, ani ja, bo ja przynajmniej na przykład samochód mam. Natomiast mój brat nie. Nie mamy po prostu nic, ale ja sądzę, że w dzisiejszej sytuacji, jeżeli chodzi o NIK, to lepszy jest taki układ, w którym wiadomo, że dany człowiek jest związany z określoną siłą polityczną. Może to być porozumienie centrum, ja skądinąd formalnie nie jestem członkiem PC, ale nie o to chodzi, jestem związany, nie kryję tego, niż miał być to apolityczny były sędzia na przykład, czy powiedzmy sobie ogólnie szanowany profesor, który w istocie jest pod głębokim wpływem jednej z partii politycznych. To jest najgorsze. Powiedział pan z nieukrywaną dumą, nie mam po prostu nic. Czy to jest dobra kwalifikacja dla polityka? Mówi się o tym, że tak zwana elita polityczna zawsze na początku musi się nachapać, a dopiero potem może to dzielić. Biedni politycy są dobrzy może w klasztorach. Proszę pana, to jest dobre, ale tak powiem, pan jakby uważa, chociaż wiem z jakiej rodziny pan pochodzi, że coś takiego jak etos rzeczywistej polskiej inteligencji, bez dziadków Komunistycznej Partii Polskiej, że coś takiego już w Polsce nie istnieje. Ja sądzę, że coś takiego jeszcze istnieje. Istnieje coś takiego jak żoliborska inteligencka, ja z której pochodzę, oczywiście podobnie mój brat, i z tego jestem dumny. Ja sądzę, że tacy ludzie jak my, a nie jesteśmy tutaj absolutnymi wyjątkami pod tym względem, potrafią przejść przez życie polityczne, nie dorabiając się niczego i nie ulegając, jeżeli będziemy działać politycznie, jakimkolwiek pokusom w tym zakresie. Oczywiście ja nie twierdzę, na przykład, że osoba pełniąca wysokie funkcje publiczne powinna źle zarabiać i że ja o niczym więcej w życiu nie marzę, jak tylko o tym, żeby myśleć, jak dotrwać do pierwszego. Ja mam tego rodzaju życiowe doświadczenie, ale z okresu przed 1989 roku i wcale nie marzę o powrocie do tego. Tego nie twierdzę, ale sądzę, że tacy ludzie po prostu są jeszcze. Jeżeli przyjdzie skończyć karierę polityczną lub ją przynajmniej zawiesić, jakie ma pan plany na najbliższą przyszłość, zawodowe plany? No, chciałbym zostać tym tak zwanym uniwersyteckim profesorem, bo tylko oczywiście do tego spełniam tylko tego rodzaju przesłanki, czyli to, co się kiedyś nazywało docentem po prostu, bo to już mi się od kilku lat, można powiedzieć, należy. Są tacy ludzie, skądinąd wśród polityków, którzy po mnie zrobili habilitację, a już są profesorami, mimo że dnia nie przepracowali na uczelni, że wymienię szefa Urzędu Ochrony Państwa. Natomiast to jest podstawowy na pewno mój plan, chciałbym wrócić na uczelnię, a poza tym to przy obecnym, że tak powiem, uposażeniu pracowników nauki, to będę musiał się zajmować w jakimś tam zakresie wykorzystywaniem swoich kwalifikacji prawniczych do zarabiania na rodzinę. Dziękuję. Kolejne pytanie. Pytanie do pana jako do człowieka z doświadczeniem poselskim. No. Proszę. Dobry wieczór. Chciałbym się uprzejmie zapytać i uzyskać odpowiedź od pana byłego posła, od pana Kaczyńskiego. Czy prawdą jest, że posłowie
poprzedniej kadencji, a chciałbym się zapytać również, czy i obecnej kadencji teraz, będą mogli brać pożyczki na po prostu na procent 5, 7 czy 6%, podczas gdy wszyscy obywatele biorą pożyczki na 38, 42 lub 49%. To by było tyle. Dziękuję. Muszę panu z całą szczerością odpowiedzieć, że nie brałem żadnej takiej pożyczki, po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem, czy można było, czy nie było można. Ja nie mogę przysięgnąć, że nie, ponieważ ja w tego rodzaju, że tak powiem, sprawy poselskie nigdy nie byłem zaangażowany. Natomiast nigdy o tym nie słyszałem, żeby były jakieś specjalnie preferencyjne pożyczki. Dotknijmy jeszcze rokowań na przyszłość. Czy obawia się pan rządów lewicy? Czy pańskim zdaniem może to w dziedzinie ustaw, takich jak ochrona przede wszystkim pieniądza i ochrona wolności prasy, doprowadzić do jakiegoś znaczącego kroku wstecz? Tak, ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo obawiam rządów lewicy. Uważam, że to jest olbrzymie zagrożenie dla polskiej demokracji, dla polskiej suwerenności również. W dłuższej perspektywie, także dlatego, o czym pan mówi, ale to w dłuższej perspektywie, nie bardzo krótkiej. I że w ogóle to jest sytuacja, z którą trudno, będąc patriotą, się pogodzić. Kto przegrał wojnę na górze? Proszę pana, wojny na górze przegrał wtedy obóz Tadeusza Mazowieckiego w 1990 roku. Natomiast ja nigdy nie słyszałem, żeby prezydent później mówił o wojnie na górze. Jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry. Chciałbym zadać panu Kaczyńskiemu pytanie, mianowicie a propos tych kwalifikacji prawniczych pana Kaczyńskiego. Chciałbym spytać, co może powiedzieć na temat zachowania się swojego w noc powyborczą, mianowicie próbę szarpania się pana Kaczyńskiego z policją, które nazywał, że policja go szarpała, czy interwencja wobec funkcjonariuszy państwowych. Ostatecznie pan Kaczyński wyrywa złapanego przestępcę czy innego chuligana. Czy to jest najlepsza forma do tego, żeby prawnik, szef NIK-u właśnie w ten sposób reagował, czy nie zna lepszych metod zachowania się prawnego w takiej sytuacji? Dziękuję. Pana. To, co pan mówi, też jest pytaniem prowokacyjnym. Sytuacja wyglądała następująco. Staliśmy na chodniku i owym przestępcą, o którym pan mówi, w sposób wyjątkowo bezczelny, to trzeba powiedzieć, to była dziewczyna, która śmiała się panów policjantów zapytać o to, dlaczego zatrzymano ją koleżankę. Nie była pijana, nie zachowywała się agresywnie, spokojnie stała tuż obok mojego brata i mnie i rozmawiała z panem, który się przedstawił jako dowódca grupy tej interwencyjnej. I nie było jakichkolwiek przewidzianych prawem podstaw jej zatrzymania. Inaczej mówiąc, było to bezprawne pozbawienie wolności, czyli czyn opisany kodeksem karnym. Gdybyśmy byli państwem praworządnym, to ci panowie, którzy to zrobili, byliby już dzisiaj byłymi policjantami. Chciałbym to powiedzieć z całym naciskiem, natomiast interesowałby się nimi prokurator. Kolejne pytanie. Jakie siły działały, że nie mógł praktycznie wykonywać swojej funkcji jako prezes NIK-u? Co mu przeszkadzało? Jakie siły, czy zewnętrzne, czy siły, powiedzmy, polityczne, czy no jakiekolwiek inne siły? Bo z tego, co mi wiadomo, nie miał możliwości w ogóle działać jako prezes NIK-u, jako szef Najwyższej Izby Kontroli. Nie, ja miałem tego rodzaju możliwości. W ramach tych uprawnień, które Najwyższa Izba Kontroli ma, znaczy krótko mówiąc, nie było żadnych istotnych przeszkód. No tam starano się czasem w Urzędzie Rady Ministrów coś takiego uczynić. Starano się też w kilku innych instytucjach, już nie administracji państwowej, ale generalnie rzecz biorąc, nie było trudności w przeprowadzaniu kontroli. Nie było trudności w czynieniu ustaleń pokontrolnych, w pisaniu wystąpień, opracowywaniu informacji pokontrolnych. Ja sądzę, że pod tym względem działalność NIK-u została podniesiona na istotnie wyższy poziom niż wcześniej. Natomiast były trudności z egzekwowaniem różnego rodzaju zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności zaleceń personalnych. No i były zasadnicze trudności w przekonaniu prokuratury, że na przykład kupowanie obiektów w Warszawie, budynków po prostu, w Warszawie po cenach czterokrotnie wyższych od rynkowych,
to jest jednak działalność na szkodę spółki, którą się w ramach takich transakcji reprezentuje. Prokuratura uważała, że nie, że można na przykład kupić za 20 miliardów, podaję tutaj przykładowo sumę, budynek, który na rynku jest wart 5 i to nie jest działalność na szkodę spółki. Urzędujący prezes Najwyższej Izby Kontroli w naszym państwie powiedział przed chwileczką, gdybyśmy żyli w państwie praworządnym. Rozumiem, że nie żyjemy w państwie praworządnym. Zapytam, co się panu udało przez te 4 lata, to już ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź, co się udało przez te 4 lata zrobić panu jako osobie publicznej, jako posłowi, jako senatorowi? Proszę pana, wydaje mi się, że mi się udało usprawnić pracę Najwyższej Izby Kontroli. Co innego to są efekty, które zależą już od innych organów, nie od samego NIK-u. NIK nie jest na przykład organem ścigania i bardzo źle, gdyby był. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, co wydaje mi się rzeczą bardzo istotną w latach 89-91, mogę spokojnie powiedzieć, że oczywiście przywódcą, liderem Solidarności, symbolem Solidarności był wtedy obecny prezydent Lech Wałęsa, natomiast człowiekiem, który nią na co dzień kierował i ją niejako pomagał odtwarzać, bo oczywiście odtwarzała się sama, byłem ja i to mi się też udało, chociaż może nie w tym stopniu. Udało mi się też... Czy udało się panu być szczęśliwym? Czy udało mi się być szczęśliwy? Chwilami mi się udało być szczęśliwym, ale to tak zawsze w życiu jest. Chyba jednak będziemy szczęśliwi. Jeszcze wszyscy razem myślimy o tym, co dobre przed nami. Dziękuję panu Lechowi Kaczyńskiemu za przybycie do naszego studia. Jak powiedziałem, za tydzień około godziny 23.30 po filmie zapraszam na A teraz konkretnie z burmistrzem dzielnicy Śródmieście, z Janem Rutkiewiczem będziemy rozmawiali.